Witam w kolejnym odcinku i zapraszam na prezentację produktu marki Metabo, ukośnica, model KGSV216M. Jest to ukośnica z posuwem. Maksymalna szerokość cięcia na całkowitym wysiągnięciu przy kącie 90 stopni wynosi 305 mm, natomiast przy kącie 45 stopni 205 mm. Jest możliwość zablokowania posuwu, jak i też ruchomego ramienia podczas transportu. Obudowa została wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Jeśli chodzi o blat, jest możliwość poszerzenia go poprzez wysunięcie ruchomej podstawy, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Jest możliwość całkowitego zdemontowania tych podstaw. Od spodu odkręcenie śrubki, wyciągnięcie to wszystko. Również możliwość wysunięcia bocznego wsparcia dla dłuższych elementów. Jest jeszcze możliwość zastosowania docisku od góry, czy też od boku. No i ta możliwość istnieje zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Dodatkowo mamy możliwość wysunięcia z prawej podstawy ogranicznika, który pozwoli docinać kilka elementów na daną długość bez ustawiania każdego z osobna. Aby zmienić ustawienie kąta, luzujemy pokrętło blokady, dociskamy tą wajchę w dół i wybieramy pozycję, jaką chcemy. Jest też możliwość wybrania kątów zdefiniowanych, czyli po zluzowaniu blokady puszczamy wajchę, przesuwając stopę automatycznie wskakuje nam na pozycje, które są ustalone, tak jak 0 stopni, 15 stopni, 30, 45. I jest możliwość odchylenia kąta zarówno w lewą, jak i w prawą stronę o 45 stopni. Z tyłu znajduje się blokada do ustawienia odchylenia kąta cięcia. Luzujemy ją w dół. Ustawiamy kąt, jaki nas interesuje. Blokujemy to wszystko. Moc silnika wynosi 1350 W. Pozwala to osiągnąć prędkość obrotu do 5500 na minutę. Regulacja prędkości obrotów odbywa się poprzez odpowiednie ustawienie pokrętła. Mamy do wyboru 6 progów. Tutaj nawet znajduje się opis: pozycja od 3 do 6 do rozcinania drewna, od 3 do 6 aluminium, 1-3 plastik. Tutaj również znajduje się wyznaczenie dla każdego progu prędkość obrotów. Za osłoną znajduje się piła tarczowa Multicut z zębem płaskim czy też trapezowym. Gwarantuje ona trwałość i wysoką jakość cięcia paneli, aluminium. Wymiana tarczy odbywa się szybko. Blokada wrzeciona znajduje się po drugiej stronie tarczy. Po prostu dociskamy, obracamy tarczę, aż spust się nam dociśnie. Następnie kluczem imbusowym odkręcamy śrubę mocującą i po wszystkim, gdy tarcza jest zluzowana, dźwigamy osłonę i gotowe. Dodatkowo ukośnica posiada worek na zbiór pyłu, oświetlenie LED pola pracy, oświetlenie jest zasilane sieciowo, tak więc nie wymaga wymiany baterii. Jest jeszcze laser wyznaczający linię cięcia. Mamy możliwość włączenia i wyłączenia światła, jak i laseru. Oświetlenie pola pracy znajduje się w tym miejscu, źródło światła. Natomiast laser wyznacza nam linię. Tarcza rozcina materiał po prawej stronie od linii, którą wyznacza laser. Pamiętając o bezpieczeństwie, zakładam okulary i przechodzę do działania. Thank you.
skończyłem cięcie i mogę powiedzieć szybko. Jakość cięć jest naprawdę bardzo szybka. Teraz widzę, że wykonywałem je dopiero na czwartym progu prędkości obrotów, który wynosi 4300 na minutę. Na najwyższym jest 5500 obrotów, tak więc jest jeszcze więcej tej prędkości do osiągnięcia. Sama czystość cięć jest no, wręcz idealna, nie ma żadnych wyszczerbień. Ciąłem drewno jodłowe, jesion, dąb, różnych szerokości i grubości. Szło za każdym razem tak samo, czyli gładko. Dodatkowy docisk materiału sprawdza się bardzo dobrze przy elementach krótkich, jak i dłuższych, gdzie nie możemy ręką docisnąć materiału. Rozsuwane dodatkowe stopy również spełniają swoje zadanie, pozwalają właśnie docisnąć materiał w miejscu, gdzie nam pasuje w przypadku większej odległości. Wartym uwagi jest jeszcze jeden element ukośnicy, którego nie wykorzystuje się podczas pracy, a w przerwach między pracą. Jest to ta rączka do przenoszenia sprzętu. Cała ukośnica waży 13,5 kg, a rączka usytuowana jest no mniej więcej w środku, na miejscu środka ciężkości sprzętu. Tak więc można swobodnie, w miarę swobodnie nieść sprzęt w jednej ręce i bez przeszkód manewrować nim po warsztacie. I w tym odcinku to wszystko. Gaszę światło. Do zobaczenia w kolejnym filmie.